Witam serdecznie, Ewa Rawicz. Proszę Państwa, uczymy się w szkole, że najstarsze cywilizacje to sumeryjska, egipska. Tymczasem w świecie nauki odkryto już tysiące dowodów na obecność wysoko rozwiniętej cywilizacji na terenach środkowego Dunaju w Europie, istniejącej tysiąc lat przed cywilizacją sumeryjską czy egipską. W muzeach możemy odnaleźć setki artefaktów z tych terenów, które liczą nawet 8 tysięcy lat. To właśnie społeczeństwa tej cywilizacji opanowały jako pierwsze w świecie obróbkę i wytop miedzi, dały podwaliny pierwszemu piśmiennictwu, tam też znajdujemy największe skarby złota z epoki neolitu, pierwsze monumentalne rzeźby Europy i ciekawostka, nawet państwo bez żadnych środków bojowych, oręża czy narzędzi walki. Ta najstarsza cywilizacja, można powiedzieć, świata, to nasi prasłowiańscy przodkowie. Ale zacznijmy jednak od początku. Otóż po ustąpieniu lodowca Europę zamieszkiwała nieliczna grupa ludzi, łowców, zbieraczy, z haplogrupami określanymi przez genetyków jako I1 i I2. Pewna ich część, około roku 9500 przed naszą erą, postanowiła osiedlić się nad brzegiem środkowego Dunaju na terenie dzisiejszej Serbii. Jedną z osad odkrył w 1960 roku serbski archeolog Dragoslav Srejović w czasie budowy wielkiej hydroelektrowni Żelazna Brama na prawym brzegu Dunaju w wąwozie Đerdap w Serbii. Nazwano ją Lepeński Wir i jest jedną z największych i najbardziej znaczących mezolitycznych i neolitycznych stanowisk archeologicznych w Europie. Początkowo zamieszkiwana przez niewielką grupę 4-5 rodzin z mniej niż 100 mieszkańcami, zajmującymi się głównie rybołówstwem. Okolice osady zapewniały naturalną ochronę przed wezbraniami rzeki i bardzo żyzną ziemię, pozwalały w krótkim czasie znaleźć wszystko, co potrzebne do życia. W wodzie obfitość ryb, na brzegu różnorodność skał i minerałów, w lesie dziczyznę, drzewa, owoce i paliwo. Około roku 7500 przed naszą erą na tereny te przybyli emigranci z Azji z haplogrupą R1A. Mieli zupełnie inny styl życia. Przynieśli ze sobą wiedzę na temat rolnictwa, pierwszych upraw zbożowych, hodowli owiec, bydła, świń i kóz. Wymieszali się z zastają tu populacją o haplogrupie I2 już w pierwszej generacji emigrantów, co było dość wyjątkowe, ponieważ w innych częściach Europy dwie takie różne społeczności początkowo żyły obok siebie. Oba te żywioły stworzyły ludy, których bezpośrednimi spadkobiercami są właśnie Słowianie. Na południu z większym udziałem I2, a na północy, w tym w Polsce, z przewagą R1A. Mapa z haplogrupami dzisiejszej populacji, wykonana na podstawie prac genetyków, to jasno wykazuje. Serbski archeolog Dragoslav Srejović uważa, że, cytuję, ten tygiel był kluczem do rozwoju człowieka w Europie. Wywołało to boom kultury Lepeńskiego Wiru, ustanawiając oryginalny bałtycki neolit, najbardziej oryginalne wydarzenie w całej prehistorii w Europie, które stworzyło wszystko, co dziś znamy. Koncepcje wsi, kwadratu i rodziny, które następnie rozprzestrzeniły się i przytłoczyły kontynent. Około roku 6300 przed naszą erą kultura Lepeńskiego Wiru stała się częścią tzw. kultury Starczewo-Koros-Kris. Kultura ta rozciągała się na terenie nie tylko Serbii, ale i obecnej Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Węgier, Macedonii i środkowej Grecji. Nazwa Starczewo pochodzi od pierwszej odkrytej osady archeologicznej Starczewo w Serbii pod Belgradem i nazwy tej samej rzeki, Koros na Węgrzech i Kris w Rumunii, wzdłuż której rozciągała się ta kultura. W tym czasie Lepeński Wir stanowiła jedyna osada centralna z 10 wioskami satelitarnymi i budynkami w promieniu 10 km.
Wszystkie wioski były budowane na płaskowyżach i na najniższych tarasach Dunaju, zawsze skierowane w stronę rzeki, która była oczywistym celem życia jej mieszkańców. Wioski zostały uznane za dobry przykład harmonii architektury i przyrody. Podstawowy układ osady składał się z dwóch oddzielnych skrzydeł i szerokiej, pustej, centralnej przestrzeni, która służyła jako plac wiejski lub miejsce spotkań. Czy to był pierwszy rynek naszych współczesnych słowiańskich miejscowości? Wioska była też promieniowo podzielona licznymi ścieżkami prowadzącymi do brzegu rzeki. Proszę Państwa, inny serbski architekt Hristivoje Pavlović z uwagi na fakt, że Lepeński Wir była najstarszą, stałą i zaplanowaną osadą zorganizowanym życiem ludzkim, nazwał Lepeński Wir pierwszym miastem w Europie. Gdy większość kultur ludzkich w tym czasie korzystała ciągle z form prostokątnych lub okrągłych w budowie domów, w kulturze Lepeńskiego Wiru pojawiły się budynki o układzie opartym na skomplikowanej geometrii. Podstawą każdego z domów były fundamenty w kształcie segmentu koła o kącie dokładnie 60 stopni, zbudowany w kształcie trójkąta równobocznego, a czubek o trapezowej podstawie, a więc kształty wcześniej zupełnie nieznane w ludzkich osadach. Mieszkańcy Lepeńskiego Wiru rozumieli geometrię pozornie znacznie większą niż wymagałby styl życia myśliwych i zbieraczy. Domy budowano ze spadzistymi ścianami, tutaj z dachem spoczywającym bezpośrednio na fundamencie, co oznaczało, że populacja tej kultury mieszkała w domach przypominających namioty. Prawdopodobnie miały im może przypominać niedawne zamieszkiwane jaskinie. Domy te zbudowane były z podobnych materiałów i wszystkie w ten sam sposób. Miały identyczną budowę wewnętrzną i podobne proporcje. Różniły się tylko rozmiarem. Najmniejszy miał 1,5 metra kwadratowego, a największy 30 metrów kwadratowych. W ich konstrukcji zastosowano drewno i różne rodzaje kamienia. Można stwierdzić, że budowniczowie Lepeńskiego Wiru posiadali dość określoną wiedzę matematyczną, którą umiejętnie wykorzystali do pomiaru terenu, ustalenia proporcji kształtów i wymiarów domów. Materiałem na podłogi była lokalna glinka wapienna, która po zmieszaniu z odchodami zwierzęcymi i popiołem twardniała jak beton. Z tego powodu do dziś podłogi są w prawie idealnym stanie, a obficie występująca czerwona glinka w okolicy, która była użyta do budowy domów, nazywa się lep, stąd nazwa miejscowości Lepeński Wir. Wir zaś z umiejscowienia osady blisko silnych wirów rzeki Dunaj. Dosłownie by można przetłumaczyć wir z czerwonej gliny. Wnętrze każdego domu zawierało kominek w kształcie wydłużonego prostokąta, umieszczonego na długiej osi domu, przedłużone kamiennym blokiem. Przy każdym z nich stały ozdobne rzeźby z masywnych, okrągłych kamieni rzecznych, które pojawiły się już tam w 7 tysiącleciu przed naszą erą. Rzeźby te można podzielić na dwie odrębne kategorie. Jedną z prostymi wzorami geometrycznymi, a drugą przedstawiające postacie humanoidalne. Głowa i twarz ludzkich postaci były realistycznie modelowane z silnymi łukami brwiowymi, wydłużonym nosem i szerokimi, podobnymi do ryb ustami. No, nie wyglądają na szczęśliwych. I w przeciwieństwie do innych rzeźb z tego okresu, które mają rzeźbione nosy i oczy, te w Lepeńskim Wirze mają usta i uszy. Zaś włosy, brodę, ręce i dłonie można zobaczyć na niektórych postaciach w niezwykłej, stylizowanej formie. Te unikatowe dzieła z otoczaków, których odnaleziono aż 100, chociaż liczą do 60 cm długości, uważane są za pierwszy w sztuce europejskiej przykład rzeźby monumentalnej.
I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jeśli uważnie się przyjrzymy wszystkim przedmiotom w środku domu, wszelakie rzeźby, kominki, ołtarze, stoły, wbudowane w utwardzone gliniane podłogi, we wszystkich domach są w prawie takim samym podstawowym układzie, który przypomina ludzką postać. Proszę Państwa, pamięć tych ludzi o życiu w jaskiniach była prawdopodobnie wtedy jeszcze całkiem żywa. Ludzie w innych częściach Europy w tym samym czasie żyli jeszcze w grotach lub naturalnych schroniskach. Może dlatego przy wejściu do domu znajdujemy zewnętrzny kominek, który prawdopodobnie służył jako ochrona przed dzikimi zwierzętami, ale także do ogrzewania domu, tak jak dawniej ludzie rozpalali przy wejściu właśnie do jaskiń. Jak chowano zmarłych? Chowano ich poza domem. Odkryto 80 pochówków. Część jednak chowano w domach pod podłogami, prawdopodobnie wybitnych członków grupy, ale znajdujemy tu też szkielety dzieci. Sądząc po znalezionych kościach, Lepeńczycy wyglądali jak współcześni ludzie. Najbardziej imponujący jest szkielet zmarłego, który miał około 180 cm wysokości, o harmonijnej budowie, dlatego archeolodzy nazwali go Valentino. Zmarłemu w roku 8200 przed naszą erą architekci zrekonstruowali również twarz. Mieszkańcy osady wyrabiali ceramikę owalną, kulistą na niskich nóżkach i ozdabiali motywami geometrycznymi. Odnaleziono z ozdób korale, a także przedmioty codziennego użytku, jak wykonany z kości amulet, czy szpilki i haczyk na ryby. We wspomnianej wcześniej kulturze starczywo wyrabiano równie piękne i wyrafinowane jak na tamtą epokę wyroby, antropomorficzne ołtarze, ceramiczne stemple i inne wyroby. Ceramikę wykonywano z mieszaniny gliny, materii organicznej, piasku i kamyków. Naczynia były spalane w środowisku utleniającym w temperaturze od 700 do 800 stopni. I na koniec, wracając do osady Lepeńskiego Wiru, góra Treskavac, Nagi Klift, znajdująca się na lewym brzegu Dunaju, naprzeciwko osady, ma ten sam trapezoidalny kształt, co podstawy domków w prehistorycznej osadzie Lepeński Wir. Eksperci ustalili również, że słońce wschodzi dokładnie nad szczytem Treskavac między 20 kwietnia a 1 maja i mogły być wykorzystane do ustalenia prawdziwego początku roku lub lata, czyli początku cieplejszej pogody dla mieszkańców prehistorycznej osady Lepeński Wir. Ma tam też miejsce podwójny wschód słońca, który trwa 4 minuty. Faza rozwoju kultury Lepeński Wir i kultura starczewo kończy się około roku 4500 przed naszą erą, gdy mieszkańcy wyruszyli w poszukiwaniu nowej ziemi uprawnej, przechodząc w najciekawszą kulturę okresu neolitu w Europie, zwaną kulturą Vinci, odkrywców pierwszej metalurgii na świecie i pierwszego pisma. Ale o niej zapraszam do następnego odcinka.